Bestsellera na świecie. Dzień dobry, Magda Glasper, naszym gościem. Zgadza się? Tak. Łączymy się z United States of America. Nie wiem, jak to zaakcentować. Okay. Gdzie jesteś teraz? Kalifornii. A, w Kalifornii, okej. Okay. Dobrze, ale będziemy mówić po polsku, bo ja się tym językiem posługuję ciut lepiej. Chyba, że chcesz na przykład mówić naszą gwarą, to jasne, to też się możemy omówić. Magda, powiedz... Pamiętam. A, właśnie. Powiedz mi, no właśnie, skoro zaczęłaś o pamiętaniu, to powiedz mi, jak pamiętasz Cieszyn i nasz region? Jakie masz wspomnienia? Wspomnienia mam bardzo fajne, bo chodziłam do szkoły, do technikum w Cieszynie. Tak. Poznałam tam dużo osób wszędzie, z Koniakowa. Poznałam osoby, także bardzo sobie dobrze wspominam. Pamiętam, chodziliśmy do czeskiego Cieszyna na basen, także dużo się działo. I na piwo bezalkoholowe oczywiście. Tak, oczywiście. A macie kontakt jeszcze ze sobą, ze swoją, nie wiem, klasą czy szkołą? Masz kontakt z niektórymi osobami? Klasą z nie wszystkimi, ale co jakiś czas piszemy do siebie albo wymieniamy się wiadomościami. Mm-hmm. Także może się nam uda spotkać na dziesięciolecie naszej szkoły, także zobaczymy. Mm-hmm. Okej. Okay. A powiedz mi, jak to wyszło, że ty wyleciałaś do Stanów, do Kalifornii Słonecznej? Także wyszło to na to, że pracowałam w pracy, w której nie za bardzo chciałam już pracować i pewnego razu po prostu zaczęłam rozmawiać z moją koleżanką, jak bardzo mi się tam nie podoba, jak bardzo chciałabym wyjechać. A w takim samym momencie chciałam gdziekolwiek wyjechać. Bardziej planowałam do Anglii, skoro była bliżej i nawet nie wyobrażałabym sobie kiedyś, że mogłabym wyjechać do Ameryki, bo nie miałam tutaj nikogo, także... Jeszcze trzeba było wizy załatwiać, prawda? I takie różne rzeczy. Tak. Mhm. Tak, i wiesz, zawsze się słyszało, że ciężko do Ameryki wyjechać, że trzeba mieć... Jeszcze moja mama zawsze mówiła, że trzeba mieć ten list od kogoś, że cię zapraszają. Także Ameryka to tylko z filmów. Zawsze myślałam, że tylko to będzie tak. No ale ona mi właśnie powiedziała, że ma koleżankę, która stara się wyjechać z programem, którym będzie się po prostu zajmować dziećmi czyjejś rodziny. No i tak od słowa do słowa uznałam, że może mi dać jej na miarę i po prostu porozmawiamy o tym i może mi się też uda wyjechać. No i wyszło tak, że ja wyjechałam, a koleżanka została. Także bardzo dobry kontakt mam z nią, z tą koleżanką. A ona jest w Polsce czy gdzieś indziej w innym kraju? Tak, ona jest w Polsce. Okej, okay, no to zaraz będziemy do niej dzwonić i zobaczymy, czy jest zadowolona, że tak wyszło, że ona została, a ty pojechałaś. Powiedz mi, i rozumiem, że to jest ta Kalifornia, taka z tych filmów, seriali, to tak faktycznie tak wygląda, słonecznie, macie te palmy i możesz spotkać połowę obsady Beverly Hills 90-210. Powiedziałabym tak, że jakbym mieszkała może w Los Angeles, to tak. Bo mam koleżankę, z którą rozmawiam i jest w Los Angeles, to ona, wszyscy właściwie w Los Angeles pracują właśnie w Hollywood, to masz zawsze jakiegoś wujka, ciocię, kolegę, koleżankę, która tam pracuje, ale tutaj, gdzie ja mieszkam, blisko San Francisco, to powiedziałabym, że Kalifornia jest całkiem inna, całkiem inna, nie taka z filmów. Powiedziałabym, że jest bardziej... Nie wiem, jak to powiedzieć. Niektórym osobom się będzie podobać, ale dużo osób mówi, że trochę zawiedziona jest. Okej. Okay. A powiedz mi, co cię w takim razie zaskoczyło, pozytywnie albo negatywnie w Stanach? Pozytywnie zaskoczyło mnie to, jak ludzie są otwarci, że zawsze próbują nawiązać z tobą dialog, w szczególności jak słyszą na przykład, że nie mówisz, że masz akcent albo cokolwiek innego, co jest w tobie innego, to tak jakby po prostu próbują nawiązać z tobą kontakt, dowiedzieć się trochę o tobie albo powiedzieć trochę o sobie. Jedyne, co mnie zawiodło, to właśnie coś, że na przykład mimo, że w Polsce jakby ktoś do siebie tak zaczął zagadywać i w ogóle, to albo chciały być z tobą
tak bliższym znajomym, albo po prostu tak, albo po prostu nie zagadałby w ogóle. A tutaj w Ameryce wszyscy do ciebie zagadywali, zaczęliby ze sobą rozmawiać, albo wymienilibyście się numerami, ale jest coś w stylu tylko ta rozmowa i potem już nie ma tak jakby kontynuacji. Aha, rozumiem. Czyli okay. Tak, masz dużo znajomych, ale tak naprawdę nie takich, z którymi na co dzień rozmawiasz. Tak bardzo powierzchownie, okej. Okay. A mogę cię spytać, czy poznałaś jakąś osobę bliską twojemu sercu? Tak, poznałam mojego męża tutaj. I spotkaliśmy się 3 razy przypadkowo, nawet nie wiedzieliśmy nawet, że to jesteśmy my, aha. Zanim tak naprawdę zaczęliśmy rozmawiać ze sobą. Także bardzo, bardzo się ucieszyłam, że poznałam kogoś, wiesz, z kim mogłam, nie wiem, z kim się zakochałam, w kim widziałam kogoś, no, kogoś, z kim chcę zostać. Jedyne, co zasmuciło, to moich rodziców, bo wiedzieli, że już nie wrócę. Aha. Bo zawsze mówiłam, że wrócę do Polski, że chcę po prostu zobaczyć Amerykę i wrócić. I taki był mój pierwszy plan, ale zaraz po tym, jak poznałam mojego przyszłego męża i zaczęliśmy więcej rozmawiać, zaczęliśmy nasze plany tak jakby snuć, to moi rodzice zobaczyli, że jednak nie wracam, że jednak zostanę w Stanach, także to ich bardzo zasmuciło. A poznali już, już widzieliście się tak na żywo? Ty, tak, mąż i rodzice? Tak, już się widzieliśmy na żywo. Na samym początku naszego małżeństwa, to dogadywali się tylko przez Skype'a albo WhatsApp. No a jak zaszłam w ciążę, to moi rodzice uznali, że w końcu musimy odwiedzić z moim mężem. Także polecieliśmy do Polski. Co prawda moi rodzice nie umieją po angielsku, mój mąż się uczy po polsku, ale jednak polski to trochę ciężki, ciężki język, także musieli używać dużo Google Translator, także... Ale dogadali się jakoś, tak? Dogadali się. A byli jakoś zaskoczeni tym, że to jest akurat twój wybranek, czy nie, czy jakoś tak... Powiem, że jednak na Śląsku nie ma aż tak dużo, bo mój mąż jest Afroamerykaninem, także nie ma tak dużo takich ludzi na Śląsku. Także jak usłyszeli, że planujemy się pobrać i w ogóle, także tak byli trochę... Zaskoczeni. Zaskoczeni, tak. Dlaczego akurat on... No tak, no tak to po prostu jest i się widzieliście 3 razy, wpadaliście na siebie, więc tak musiało być, to było wam pisane. Powiedz mi jeszcze, bo korzystając z okazji, że jesteś właśnie w Stanach, to chcę cię zapytać, jaka jest teraz sytuacja, tak jak ty to wszystko odczuwasz covidowo, po wyborach, bo to jest tak ogromny kraj, że no nie sposób powiedzieć wszystko, ale jak ty tak subiektywnie, jak się czujesz, jak się masz w tych Stanach? Jaki to jest kraj teraz? Teraz po tych wszystkich, co się stało, nie wiem, ile wiadomości dopłynęło poza ocean, ale powiedziałabym, że jest bardziej niebezpiecznie w Ameryce. Co prawda mój mąż jest w wojsku, także my mieszkamy na bazie wojskowej i jest bardziej secure. Taka chroniona, tak? Tak, jest bardziej chroniona, także nie boję się wyjść na przykład na zewnątrz i nikt nie zacznie krzyczeć albo nikt nie zacznie strzelać, ale na przykład w San Francisco jest dużo wiadomości. Wiadomości mówią na przykład, że jest bardzo niebezpiecznie. Jak nawet jedziemy do San Francisco, po prostu zwiedzić zanim musimy się przeprowadzić znowu. To jest dużo, jak się nazywa? No powiedz po angielsku, spróbuję, nie wiem, nie jestem pewny. Homeless people. Aha, bezdomnych, tak? Dużo bezdomnych i to jest to, że w Polsce po prostu policja nie pozwala bezdomnym siedzieć w publicznych miejscach albo nic takiego. W Ameryce nie ma czegoś takiego. W Ameryce oni mogą nawet
oni zawsze rozkładają sobie namioty na ulicy, tak, na chodnikach i po prostu policja nie ma prawa ich przegonić. Rozumiem. Dopóki nie robią nic naprawdę złego, nic takiego. I stanowią czasami zagrożenie, tak? Bo, tak? bo w sumie u was to co, każdy może mieć broń? Tak, u nas to jest to, że nie każdy może mieć broń, bo musisz mieć pozwolenie na broń, ale w tym czasie dużo broni jest nielegalnie kupowanej. Także... Ten rynek pewnie kwitnie i stąd tak. To zagrożenie. Szczególnie właśnie, właśnie przed wyborami i po wyborach dużo osób zaczęło kupować amunicję, więcej broni, bo dość nieciekawie było podczas wyborów. Także dużo ludzi kupiło dla protection. Dla ochrony, tak? Właśnie jakąś broń, tak? Ze względu na te zamieszki. Aha. Tak. Ale dużo osób też kupiło dlatego, żeby iść na te zamieszki z bronią. Po prostu, no. Dobrze, to nie pytam cię już, gdzie ty byłaś, kiedy były zamieszki. Miejmy nadzieję, że w domu, tak, z rodziną. W domu. Dobrze. W takim razie słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę, za to połączenie. Może będzie taka sytuacja, że będziemy się widzieć w Cieszynie. Jak będziecie, to dajcie znać. A jak ja kiedyś będę w Stanach, co jeszcze nigdy nie miało miejsca, ale może kiedyś w przyszłości, no teraz już nie ma wiz, prawda, więc może faktycznie jest jakaś szansa, to wtedy też się zobaczymy. No i co, i bardzo ci dziękuję za rozmowę. Magda Glasper była naszym gościem. Dobrego tygodnia. Dziękuję, tobie też. Dzięki wielkie. No, pa. Pa, pa.